Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Marcin Siński. Dzisiaj będzie krótko, tak naprawdę bardziej informacyjnie. W związku z tym, że postanowiłem rozwijać kanał coraz bardziej, stwierdziłem, że założę konto na Patronite. Pewnie część z was wie, co to jest Patronite. Dzięki temu portalowi możecie wspierać osoby w ich projektach. Bardzo wiele youtuberów choćby korzysta z Patronite. Dzięki temu na YouTube możecie znaleźć naprawdę bardzo dużo fajnego kontentu. Ja postanowiłem założyć tam konto z prostego powodu, a mianowicie dzięki tak naprawdę Patronom, jeżeli oczywiście coś się pojawiam, mam nadzieję, to będę mógł na pewno więcej czasu poświęcić na tworzenie różnego materiału na kanał. Na pewno będą oni mogli współtworzyć w pewnym sensie, czyli podrzucać różnego typu pomysły, które będę starał się realizować prowadzenie takiego kanału to jest naprawdę bardzo dużo czasu chociaż może wydaje się że nakręcenie tak naprawdę jakiegoś filmiku to jest, to jest chwila moment ale późniejszy montaż obróbka tego to jest naprawdę sporo czasu a chciałbym żeby na kanale pojawiło się bardzo dużo nowego zupełnie innego materiału chciałbym również wejść troszkę w kontakt z wami na pewno chciałbym zacząć robić livey na pewno chciałbym utworzyć jakąś grupę w której będziemy mogli się spotykać im bardziej oczywiście kanał się rozwinie tym będę miał więcej możliwości czy do testowania sprzętu czy też być może na różnego typu rabaty jakie będę mógł dla was dawać. Zatem jeżeli ktoś jest chętny do zobaczenia w linku pod filmikiem macie informacje na temat patrona i mojego konta. Jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć bardzo serdecznie zapraszam. No, i w niedługim czasie na pewno pojawią się nowe rzeczy. Mam, mam trochę testów yy, do zrobienia. No, i przede wszystkim yy, piszcie, co byście chcieli zobaczyć, czym macie problem. Yy, może postaram się nakręcić jakieś filmiki instruktażowe czy to z Photoshopa czy Lightrooma, czy może Capture One. A. Piszcie śmiało i na pewno postaram się coś dla Was zrobić fajnego. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.